Po nagraniu ostatniego wideo poradnika na temat tego, czy kolor spodni w ujęciu analizy kolorystycznej ma znaczenie, dostałam bardzo ciekawe pytanie. Czy kolor butów do spodni ma znaczenie? Postanowiłam nagrać wideo poradnik na ten temat. No i jest, zapraszam. Pojawiły się pytania, czy jeżeli masz ciemne spodnie, to trzeba mieć ciemne buty, czy jeżeli jasne, to trzeba mieć jasne buty, czy można to mieszać, czy to jakoś skraca nogi, czy są jakieś zasady. No i mogłabym powiedzieć, niestety jest to skomplikowane. Na początek, jeżeli nie widziałaś wideoporadnika, czy kolor spodni ma znaczenie, to zapraszam do jego obejrzenia. Link pojawia się tutaj w karcie i oczywiście też jest pod tym wideoporadnikiem bezpośredni do niego link. I zauważyłam, że to często właśnie trudność przynosi moim klientkom, zauważyłam to podczas przeglądów szaf, podczas zakupów, gdzie bardzo często pytacie mnie, no ale jakie buty do tego? Czy jeżeli mam ciemną górę, ciemny dół albo w ogóle ciemną sukienkę, czyli ja będę mówiła, cała będę ubrana na ciemno, bo dla mnie jakby cała sylwetka to albo sukienka, no albo bluzka ze spódnicą, bluzka ze spodniami, czy garnitur i spodnie, no jakby są różne opcje, ale chodzi mi o całą sylwetkę. Więc jeżeli całą sylwetkę mam ciemną, to muszę mieć ciemne buty, czy jeżeli mam całą sylwetkę jasną, to muszę mieć jasne buty, czy można to miksować? No i odpowiedź oczywiście nie jest taka jednoznaczna i tak naprawdę najlepiej, gdyby była udzielona bardzo indywidualnie, no ale niestety nie jestem w stanie pojawić się u każdej z osób, które subskrybują kanał na YouTubie, a jeżeli tego nie robisz, to można kliknąć tutaj i jak najbardziej subskrybować od razu, żeby nie ominęły Cię następne bardzo interesujące wideoporadniki. Nie jestem w stanie pojawić się w każdym domu osoby, która mnie ogląda, czasami dlatego, że mieszkacie w Nowej Zelandii, chociaż do Nowej Zelandii chętnie bym pojechała, jeżeli ktoś miałby ochotę mnie zaprosić. Czemu nie? Czemu nie? Nie odrzucę takiego zaproszenia. No ale już poważnie wracając do tematu. Nie jest to bardzo jednoznaczne. Mogłabym powiedzieć, że to trochę zależy od typu kolorystycznego, właściwie w dużej mierze zależy od typu kolorystycznego, ale też zależy troszeczkę od budowy nogi i od fasonu na przykład spodni, które nosimy. Ale zacznę od tej rzeczy najważniejszej i takiej, którą mogę w miarę dla wszystkich jasno i obiektywnie opowiedzieć. Typ urody zakłada, no i właśnie tutaj nie chciałabym bardzo wracać do teorii 12 typów urody, ponieważ osoby, które oglądają regularnie moje wideoporadniki, tutaj już będą ziewać z nudów, więc znowu odeślę Cię do wideoporadnika o 12 typach urody, pojawia się w karcie, pojawi się aktywny link również pod tym nagraniem. Tam są informacje na temat tego, jakie te 12 typów urody jest. I jeżeli tego nie wiesz, to naprawdę nie oglądaj dalej, tylko koniecznie przychodź do tego wideo. I teraz w typach urody jest coś takiego jak atrybuty typu kolorystycznego. Jeżeli masz określony swój typ urody, w szczególności jeżeli masz go określony przeze mnie, albo czytałaś moją książkę Ubierz się w kolor, wtedy wiesz, jakie są jego atrybuty. I te atrybuty zakładają temperaturę, czyli odcień koloru, walor, czyli czy kolor jest jasny czy ciemny, i chromatyczność, czyli czy czystość, wyrazistość, taką intensywność, czy zgaszenie, stonowanie i taka delikatność. I tutaj, jeżeli rozmawiamy o aspekcie, czy jasne, czy ciemne buty do jasnego, czy ciemnego stroju, no to będziemy zastanawiać się tylko i wyłącznie nad walorem. Czyli z Twojego typu urody, jeżeli jesteś na przykład ciepłą wiosną albo jasnym latem, to szukasz sobie, jaki walor dominuje w Twojej urodzie. I teraz mogłabym powiedzieć bardzo krótko i bardzo szybko, wszystkie wiosny są jasne, wszystkie lata są jasne, wszystkie jesienie są ciemne, wszystkie zimy są ciemne. Więc na przykład, jeżeli masz określone typ urody w 4 porach roku, no to lato jest jasne, wiosna jest jasna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli nie znasz swojego typu urody i chcesz skorzystać szybko z porad, które ja tutaj udzielam, to zastanów się nad tym, jak bardzo jasna lub ciemna jest Twoja uroda. I co mam na myśli? Oczywiście największą taką rzeczą, którą możemy rozpoznać jasność albo ciemność, jest nasza skóra. To, czyli jeżeli ona jest bardzo jasna, no to masz jasny walor w skórze. Jeżeli jesteś taka śniada, to masz ciemny walor w skórze. Kolejnie idą włosy. Wiadomo, blond są jasne, te rude są raczej ciemniejsze i brązowe, czarne też są ciemniejsze. Jeżeli masz ciemny blond, to dalej masz jasny walor swoich włosów. Podobnie z oczami. Jeżeli masz ciemne oczy, no to jest to ciemny walor. Jeżeli masz jasno-niebieskie, jasno-zielone, szare, czasami nawet jasno takie brązowe się zdarzają, aczkolwiek zazwyczaj brązowe oczy to są te ciemne. Podobnie możesz przyjrzeć się swoim ustom i zobaczyć, czy one są raczej bladoróżowe, czyli jasny walor, czy są ciemnoróżowe, takie malinowe mają ciemny walor. I oczywiście oprawa oczu, naturalna oprawa oczu, czyli nie jak sobie zrobiłaś permanentne albo henne brwi i rzęs, to wtedy masz przyciemnione, ale naturalnie one mogą być jasne, czyli w odcieniach około blondu, albo właśnie ciemne, czyli bardziej te brązowe. No i zastanawiasz się właśnie nad tą skórą, włosami, oprawą oczu, oczami i ustami. Taka piątka waloru Twojej urody. Gdy masz typ określony, to jest dużo prościej, bo wiesz po prostu, czy jesteś jasna, czy jesteś ciemna. I teraz, jeżeli jesteś typem urody o jasnym walorze, to jak najbardziej możesz ubrać się cała na jasno i ubrać jasne buty. Szczególnie w przypadku jasnych wiosen i jasnych lat, bo ten jasny walor jest najjaśniejszy. I odwrotnie, jeżeli jesteś ciemną jesienią, ciemną zimą i jesteś cała urana na ciemno, możesz ubrać ciemne buty, bo właśnie ten ciemny walor jest Twoim głównym atrybutem, główną cechą Twojej urody. Natomiast wszystkie inne typy, czyli te, które nie mają jasnego w swojej nazwie albo ciemnego w swojej nazwie, muszą już trochę głębiej się zastanowić. To znaczy, jeżeli mamy na przykład ciepłą wiosnę, no to ona powinna mieć jasny walor, czyli dobrze wygląda ubrana od jasnego do średniego. Więc jeżeli ubiera jasną sukienkę, to może ubrać albo jasne buty, albo ciemne buty, bo to nie będzie miało takiego wielkiego znaczenia, dlatego że ten walor jest taki od jasnego do średniego, nie jest tak jak u jasnej wiosny. Podobnie jest z chłodnym latem i podobnie będzie ze zgaszoną jesienią, ze zgaszonym latem, podobnie będzie z chłodną zimą, ciepłą jesienią, tylko odwrotnie, bo tam mamy ten ciemny walor, więc można ubrać się całej na ciemno i do tego ubrać albo ciemne, albo jaśniejsze buty. Dodatkową rzeczą, która może być bardzo przydatna, to sam kolor włosów. Z doświadczenia wiem, że bardzo wiele kobiet ma zafarbowane włosy odmiennie do tego, jakie są naturalne. Czyli jeżeli naturalnie jesteś blondynką, nawet ciemną, ale to jest dla mnie jasny walor naturalnej urody, a masz przyciemnione włosy do brązu, czy nawet do czerni, albo w drugą stronę, masz ciemne włosy, ale rozjaśniłaś je sobie do rudości, czy do blondu, czyli masz trochę oszukany walor włosów, to powinnaś zwracać uwagę na to, jak ja to mówię, jak sylwetka się zaczyna, czyli od góry, i jak się kończy, czyli na dole. I co to oznacza? Powiem to na przykładzie spodni. Jeżeli mamy jasne włosy, obojętnie już tutaj teraz, czy naturalne, czy farbowane, i zaczynamy się jasno, czyli te blond włosy, bądź ewentualnie jakieś takie bardzo jasno-rude, mamy do tego ciemną sukienkę, to lepiej będzie, czy ciemne spodnie, bo powiedziałam, że będzie o spodniach, ciemne spodnie, górę pasującą do typu urody, ale ciemne spodnie, czyli takie, które mają w sobie dużą ilość czerni, to będą granaty, czernie, jakieś, nie wiem, ciemne bordo, ciemna śliwka i tak dalej, i mamy te jasne włosy, to możemy sobie swobodnie do nich ubrać jasne buty, czyli zaczynamy się na jasno i kończymy się na jasno. Podobnie jest w odwrotnym przypadku, czyli jeżeli zaczynasz się ciemnymi włosami, ale masz do tego powiedzmy ciemną bluzkę, która pasuje do urody, masz jasne spodnie, to możesz ubrać ciemne buty, bo będziesz zaczynać się na ciemno i kończyć się na ciemno. Ja wiem, że to może wydawać się trochę takie skomplikowane albo niejednoznaczne, ale podsumowując, na początek patrzysz na to, czy znasz walor swojej urody całościowo, albo z typu kolorystycznego, albo z tej piątki waloru, o której mówiłam na samym początku, i do tego dopasowujesz walor całego swojego wyglądu. Jeżeli jesteś super jasna w swojej urodzie, to też możesz ubrać się super jasno w całości, łącznie z strój i buty. buty. Jeżeli jesteś super ciemna w swojej urodzie, to możesz się ubrać cała na ciemno i ciemne buty. I cała reszta jakby może sobie to miksować. Albo właśnie, jeżeli nie zwracamy uwagi na walor, to bardzo często łączymy to, czym się zaczynamy i to, czym się kończymy. To jest mega ważne. I już na zakończenie tej części, bo jeszcze powiem tylko kilka słów na temat tych nóg i sylwetek, o których mówiłam na początku, ale na zakończenie tej części kolorystycznej jedna istotna rzecz. Kiedyś spotkałam się z klientką, która na jakąś okazję, chyba komunię swojego syna, chciała mieć jasną sukienkę. Była ciemnym typem urody, więc w tej jasnej sukience nie wyglądała tak fantastycznie wtedy, kiedy ubrała do niej ciemne buty, czyli zaczynała się ciemnymi włosami i w ogóle ciemną urodą, nawet jeżeli ta sukienka nie była idealnie pasująca kolorystycznie, czyli trochę łamała zasady analizy kolorystycznej, no to wtedy te ciemne buty i ciemna torebka dopełniały tego wizerunku. Czyli tutaj można powiedzieć, że czasami da się złamać zasady kolorystyczne naszego typu urody, ale wtedy ratujemy sytuację dodatkami. Mam nadzieję, że nie skomplikowałam tego za bardzo. Jeżeli jakoś skomplikowałam, koniecznie pytaj o konkrety w komentarzu. Ja zawsze staram się odpowiadać na bieżąco na wszystkie, nawet pojedyncze dylematy, więc śmiało można zadawać pytania w komentarzu. I teraz, jak tak mówiłam o łamaniu zasad analizy, przepraszam, kolorystycznej, to przyszło mi do głowy, że przecież już niedługo, 3 czerwca, mamy webinar o tym, jak łamać zasady stylizacji. Czyli nie tyle te kolorystyczne, ale te fasonowe. Jeżeli interesuje Cię, jak złamać czasem, jak chcesz pokombinować, to w którym momencie możesz kombinować, a w którym już nie możesz kombinować, bo zaburzysz sobie coś w swojej sylwetce, to 3 czerwca godzina 19, to jest poniedziałek, spotykamy się na webinarze. Webinar jest bezpłatny, natomiast trzeba się na niego zapisać. Link to webinar.kodstylu.pl. Link aktywny jest w opisie do wideo. Ale to tak już w nawiązaniu do tego, co mówiłam wcześniej. Natomiast co do fasonów i do tego, czy kolor spodni i kolor butów może nam jakoś skrócić nogę. Bardzo często jest tak, że gdy nosimy buty kontrastowe do naszej nogi, i teraz do naszej nogi to może być goła noga, bo mamy lato, albo to mogą być cieliste rajstopy, albo to mogą być jakieś kryjące rajstopy, czy po prostu ciemne, długie spodnie, albo jasne, długie spodnie. I teraz jeżeli ubierzemy coś w kontraście do koloru nogi, czyli gołej, rajstop albo spodni długich, czy sukienki długiej, ubierzemy coś w kontraście i w kontraście waloru, czyli mamy ciemny ten dół i ubierzemy do tego jasne spodnie, może być tak, że będzie mocne zwrócenie uwagi na dół sylwetki, czyli nie chcą tego robić na pewno osoby o bardzo niskim wzroście, nie chcą tego robić na pewno osoby, które mają bardzo tęgie nogi i nie chcą robić tego osoby, które mają bardzo krótkie nogi, więc może się zdarzyć, że będzie takie optyczne przecięcie, taka optyczna pozioma linia, która sprawi, że noga będzie się wydawała być krótsza, będzie wzrost wydawał się być niższy, albo po prostu noga będzie wydawała się być tęższa. Także w tych przypadkach należy uważać na właśnie kontrasty waloru, czyli poziomu jasności i ciemności. Powiedziałam. Pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału, żeby nie ominęły Was najnowsze wideo poradniki. Zapraszam na webinar. No jeżeli to wideo oglądasz dużo później, czyli już po tym 3 czerwca, to na pewno jakiś najnowszy webinar też się odbywa. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za dzisiaj.